Widzę, czy to Byleś telewizor. nie zasłonił tego, No wiem, ale ale... to wiem, czy to teraz tam filmuje, to co filmuje, to ja nie wiem teraz. No coś mogę pokazać na telefonie, chcesz widzieć? Filmuje? No dobra, to chyba coś tam chyba filmuje, nie? Dobra, tam. To się może mocno przybliża, bo to ma taką, taki ma ten... Już ten? Przykręcasz już? Poczekaj, tak. Poczekaj. Delikatnie, już zachwyciłem. Jak panowie widzicie, przykręcamy nowy gaźnik. Romet Assistant Service. Gaźnik... No, poczekaj, tylko muszę dokręcić bardziej. Coś tutaj... O. Bo ta moja nakrętka ci się patrzy. O. Tak? Już masz? No już mam, prawie że to jest gaźnik Mikuni, taki zamiennik PZ26. No zobaczymy, czy to warto było kupić, czy nie. Tutaj widz napisał, że bardzo warto, bo właśnie to zrobił, że wymienił go. Tutaj wezmę śrubokręt. Niby fajnie. Zobaczymy. Przynajmniej się sami przekonamy, nie? Czy to miało jakiś sens, nie? Tutaj przekręcimy. O, chyba kolega pisze o tym oleju, wiesz chyba. Mm-hmm. Bo to poznaje po tym dźwięku. Dyszkę. Czy już tam masz dokręcone przemał? Nie mi pasowało tutaj ten. Tak. Tak, nie ma tak dokręcone tak mocno, też tak mam słabo jeszcze, wiesz? Ja też delikatnie, no. Fajnie, że nie trzeba tego ściągać, nie? No, zbiornika, ani tam siodła, nie tych. No u mnie wszystko trzeba ściągnąć. No. Nawet cokolwiek byś nie chciał, nawet iglicę podnieść, musi zbiornik walić. Nawet wahacz. No, wahacz musi zbiornik walić. Jest to bolest sam, nie krzywuje chyba. Co? Ten bolest. Jaki bolest? To prowadnica. No weź parę tam jest, no tam jest. Tam jest ten bolest. Czyli musi wejść tak, nie? Teraz, nie? Nie? Czekaj. Nie, tu masz śrubę, sycą, nic ślepy jestem. Co? Ale no, tak, tak musi być jak teraz, nie? O, pokaż, nie widzę. No, tak teraz mam. No. No to w imię Boże. Fajny kolor wężyka. To jest ten, nie? Ten zostawi ci ten różowy odpowietrzający? Czy nie chcesz go? Może być czarny, nie? A co? Lepiej by był, nie? No to czarny założymy. Taki trochę dziewiczy, nie? Tu już muszę określić tą nakrętkę tego przekaźniku, wiesz? Tutaj masz dziesiątkę? Tak, to mam. Na gotowo dokręciłeś już tam? Z twojej strony? Tak. Ale jeszcze można potem go zaciągnąć. Słuchajcie, jeszcze tutaj nie kupiliśmy tej dyszy, znaczy kupiłem, ale jeszcze nie dostałem i te dyszy są 15, nie? Która tutaj jest, nie bez nią jest o wiele lepiej. No zobaczymy, nie? Filtr przykręcony, przepustnica działa tutaj. Tak trochę ktoś tam poszło. Ktoś tam szarpy, nie? Tak trochę, nie? Coś tam, coś tam, nie? Chyba to jest ok. Nie, jest ok, odbija dobrze. Dobrze. To chciałbym się podnieść, żeby mniejszą jest. Tu trzeba to się cały, nie ma rozkręcić. O, dobra. Dobra, zasilanko, paliwo jest. To co? Tylko ten odpowietrzający trzeba było trochę. Aż tak się paść, nie? Tu byśmy musiał sobie do nasuny, bo nie mogę tego nasuny. A dobra, jest to dobrze. Tej gumeczki są. Znaczy gumki tej. Ach, tutaj na to, tak? Tego zegaru. Zegar czy tam. Tak, a ty nie musi nawet ten zegar być, tam to wiesz. No, on się sam wężyk zaciśnie, nie? A. No, tak jest. Nie? Jak jest, to niech będzie. Wężyk zostaw sobie, bo to różnie. Czasami pęknie po drodze. Trzeba to jakoś go zdusić. No tak, kumyki by się przydały fajne, malutkie szczupkami, nie, żeby go ścisnąć. Dobra, na razie tak, tam zobaczymy czy działa, nie? Tak, później co poprawisz. Tu masz sanie normalnie jest do góry, nie? By sanie jest na dole, nie? No. Ale fajnie, że tutaj, bałem się, że to mi tutaj nie przeszkadzało, wiesz, tutaj. No, no ale nie. No tak, o tak, nie? Myślałem, że tutaj, to tutaj będzie przeszkadzało, ale widzę, że tak za styki, nie? Na razie, tata. Jestem ciekaw, czy to w ogóle odpali, nie? No. Zobaczymy, czy to nie zaleje tutaj. Gaz kręci. Kręcimy. Na razie nic nie tego. Nie leci. Słuchajcie, to robimy pierwszy raz przy was, widzowie, moi drodzy. Jak widzicie, na żywo, nie?
nie podpalany jeszcze. Także może bez, być różnie. Bez żadnych ustawek. No. No to co? Trach. Na razie nic. Ładnie. Dobry. Jest sukces. No zapalił bez tyka. Na razie jest obiecująco, nie? Jest tak? Tak, nie? No. Woda? Na zegarz do przyłu. Odpal do zgazu. Nie chcę tak jeszcze pod coś oddychnie. No coś jest. Kurde, taki napad by mi zapaliby mi tak, nie? No, nie, chodzi do rachu. Za szybko się nie cieszmy, bo to tak każdy taka euforia, to trzeba naprawdę potestować, nie? Tutaj nie jest to jakaś euforia taka, że ten, nie? Ale no kurde, nie? Co? Gorzej nie jest, nie? Jest elegancko. Co przyło? A, bardzo ładnie. Zobaczymy jeszcze. Hej, a wrócę stanie teraz, co? No, no. A jednak. No i zalał się elegancko. Zimny, nie? Zimny? Ciepły silnik, no ale... zalał się. A dajmy tak, dajmy to gazu, włożymy stanie, dajmy gazu. Teraz. Weź? Ja, widziałeś te stanie chodzi? Widziałeś? No. Widzieliście, moi drodzy? On już nie gaśnie mi na staniu, nie? Bo to jest prawdziwe stanie. Jest uśmiech, bez twarzy. Jest bananik. Jak takie małe główienka potrafią cieszyć, nie? No. Także widzicie, widz mi napisał, nie? Że warto go ten gacik zmienić na ten zamiennik. Zobaczymy, czy będzie koniecznie. Podruba niku, nie wiadomo, że to nie jest oryginal, bo ty to zobaczcie nawet to. Tu nawet nie widać. Czy będzie kondycja konieczna, nie? No. Ale zebrać, co inaczej to jest. Wiecie, co się stało? Nic się nie stało. Zmieniliśmy tylko gaśnik. Ty, nie chodzi ładnie, tak grubo, nie? Ma lepsze. No. No. Już. Przejecie, majster. Już. Ty jesteś ekspert. Ty. Ale równiutko chodzi nawet, nie? No. Zgasimy go. Poczekaj, bo ten jeszcze kufel zapnę, wiesz? Aha, bo mam kufel, mam otwarty. To weźmiemy tego. To co? To można w gablotkę. W gablotkę. Krzyu, jedź. Nie, jestem z pełna próbu. Słuchaj, jak ładnie chodzi. Lubi, tak ci powiem, pełny. Całkiem jacz. Ma paliwo teraz. No, ma paliwo. Ma paliwo teraz. Tam, ładnie rozumiesz. Ładnie tego. No zobaczymy, no. Obiecuję, co jest, nie? Dobra. Mamy 17. Ej, bez gazu, bez czego. Znaleźć się. Zamawiaj tą 17, no może na tym nie coś możesz. Jako 17? To zamówię. Już zamawiaj 17. Co? Maskę? Ja się rozdyszy. Nie. Ale inaczej chodzi, nie? Kurde, nie? No gorzej nie jest, nie? No taki basu dostał. Także panowie, przerwamy to ujęcie, jakaś flaszka. No, coś trzeba wypić. No. Lewa w górę, do następnego ujęcia, hej. Siemano. Widzicie, co się stało? Nie, już tak nie będę mówił, przepraszam. Słuchajcie, dzisiaj pełen sukces. Piotruś. Siemanko. Co dzisiaj zrobiłeś w motocyklu? Zepsułem świecę. Świeca wymieniona. Nowa świeca. Słuchajcie, ten motocykl no naprawdę, no. Powiedz, nie? No 8 tysięcy się kręcił, teraz do 11, nie? No, 3 tysiące zyskał, nie? Z głupią świecę, nie? Z głupią świecę, po prostu ta świeca była falerna, bo takie miało kopconą, nie, Piotrek, nie? Taką tą. Coś tam nie było ten, nie? Inna świeca, inna jazda, nie? Widek zakopcony cały, nie? No. Czyli co któryś cykl musiało nie spalać, może, no. Nie? Dobrze. Także ten, tutaj kolega Krzysztof. Witam, pozdrawiam wszystkich. Do swojego Delima. Delima założy z powrotem
pompkę przyspieszacza, bo zrezygnował z niej, teraz stwierdzi, że jednak pobawi się trochę tym i faktycznie teraz też się fajnie zbiera, nie? Tak, motor się lepiej wkręca, nie tego, no, mocniejszy. Także jednak to, co montuje farbycie, to jednak warto to mieć, nie? No. Ale u mnie widzieliście, nie? Zmieniliśmy gaźnik, nie? Jesteśmy na razie oczarowani tym gaźnikiem, naprawdę chodzi fajnie, nie? Zaleta pierwsza, wrzucam sanie, nie gaśnie mi, chodzi tylko na szybszych obrotach, tak jak w normalnym samochodzie. Zrzucam sanie, chodzi na wolnoobrotach, odpalamy, na strzała, bez dodawania gazu, nie? Słuchajcie, ten gaźnik kosztuje 140 chyba złotych, nie? Także jeżeli ktoś chce, nie namawiam, bo to kupujcie na własne ryzyko, ja tutaj nie jestem jakimś dystrybutorem jakimś tutaj tych gaźników, chcecie, to sobie kupcie, bo ja naprawdę widzę tutaj profity, nie? Z tego powodu. Tak, inna praca, jakby był inny silnik. To są nawet takie pierwsze testy, na razie to jest taki zachwycony trochę tym, a nie wiadomo, co będzie później. Zobaczymy, jak będzie odpalał zimny, jak będzie, nie? Tam trochę, jeszcze ma to dyszę taką mieć, co do mnie jeszcze nie dojechała, 115, bo też tutaj ten kolega to tam mi w komentarzach pisał, że to właśnie dopiero wtedy te motocykle naprawdę będzie chodził. Ale gaźniki są ustawione już, nie? Gaźniki są ustawione, tutaj nie trzeba nic zrobić z żadnymi wolnymi, z mieszanką wolnoobrotu, wszystko chodzi równiutko. By na mnie na razie, nie? Zobaczymy, jak to tam. Tak. Na pewno Krzysiu coś tam jeszcze tam to zmienia, nie? To... Nie, gaźnik jest bardzo fajnie regulowany. Regulacja składu mieszanki jest wykręcona 2,5 obrotu i to jest prawidłowe, bo no, nie trzeba nic zrobić, bo naprawdę przejechałem się tym motorem i równa praca silnika i, no i pasował... nie szarpie i jeszcze fajna jest rzecz, gaźnik się zachowuje tak, by miał pompkę przyspieszacza. Tak? Dawając mu od razu. No, nie zadławia się. Pewien moment obrotowy, nie manetką. No. Nie zadławia się, wchodzi od razu na nie pewno. Nie zadławia się. No, pokażemy wam, nie? No. A nie, bo tamte, bo wszyscy... Dobra. To tam na przy okazji. Przy okazji, nie? No nie zadławia się. Nie ma takiego, że ten, nie? Że konie, że gaśnie, nie? Jak butasz do takiego strzała, nie? Tak. Wkręca się tak, jak się powinien wkręcać, nie? No. No same profity, nie? Same plusy. Pewnie będzie palić 8 litrów, ale co tam, nie? Czym robić, żeby dobrze tak jest. Dobra, to tyle. Pozdrawiam, do następnego. Hej, cześć. Będziemy tutaj wymieniali dyszę. I każde puszczenie tego gazu powodowało to, że on zgasł, dlatego że miał za małą dawkę powietrza w stosunku do dawki paliwa. Widzicie, jak czyta wasze komentarze? Każdego uważnie czytał, kto co do mnie pisze. Dobra, odpalamy.